W tym filmie omówię równanie płaszczyzny w trzech wymiarach. Omówię te równanie, a także je wyprowadzę, także nawet jak znacie to równanie, to po tym filmie mam nadzieję będziecie wiedzieli, dlaczego właśnie równanie płaszczyzny w trzech wymiarach jest takie, a nie inne. Więc zacznijmy od tego równania. Więc być może wiecie, że jeżeli jestem na płaszczyźnie, czyli mam układ współrzędnych, mam tylko dwie współrzędne x, y, to równanie prostej w tak zwanej postaci ogólnej to wygląda w ten sposób, że ax plus by to jest stała, powiedzmy nazwę tą stałą d. To jest równanie prostej w postaci ogólnej, gdzie te a i b naraz nie są zero. No, w trzech wymiarach to nie jest równanie prostej. Okazuje się, że to jest szczególny przypadek równania płaszczyzny, a ogólne równanie płaszczyzny w trzech wymiarach w postaci ogólnej to jest ax plus by plus cz jest d, przy czym a, b i c naraz nie są zero, co można zapisać, że ich suma kwadratów a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat jest ściśle większa od zera. Właśnie, to jest równanie płaszczyzny w postaci ogólnej. Dobrze, i zanim przejdę do wyprowadzenia tego równania, no zobaczmy, że rzeczywiście pewne szczególne przypadki, no to widać, że to jest równanie płaszczyzny, na przykład z równe 0, tak? Z równe 0, czyli co? Czyli to jest a równe b równe 0, równe d i c równe 1. No to co to jest? Gdzie leżą punkty? No to są właśnie, to jest równanie płaszczyzny xy, prawda? X, y, z. Układ współrzędnych w trzech wymiarach, no i to są wszystkie punkty tutaj, no na tej płaszczyźnie właśnie z równe 0. Natomiast jeżeli mam równanie z równe 2, to co to jest? No to jest taka płaszczyzna, która jest równoległa do tej płaszczyzny xy, ale przechodzi przez, prawda, przechodzi przez ten punkt tutaj 2. Prawda? Ona jest prostopadła do tej osi z i przesunięta względem tej płaszczyzny z równe 0 o 2 do góry. Więc no, można jeszcze kilka prostych przykładów narysować. Ja mam nadzieję, że po tym filmie będziecie również umieli narysować taką płaszczyznę x plus y plus z równe 3. Na przykład, że zobaczycie, jak w układzie współrzędnych leży ta płaszczyzna. No i jeszcze tutaj może taka uwaga, że już z tego widać, że te współczynniki a, b, c i d no, nie są jednoznacznie zadane dla płaszczyzny. Na przykład równanie z równe 0, tak? Czyli a równe b równe d równe 0, c równe 1, opisuje tę samą płaszczyznę, co równanie 5z równe 0, tak? Czyli a równe b równe d równe 0, a c równe 5. No, czyli jest pewna tutaj niejednoznaczność tych współczynników, różne układy współczynników wyznaczają tę samą płaszczyznę. Nie będziemy teraz na razie o tym więcej mówić. Teraz, jak dostać takie równanie? No, takie równania zwykle dostajemy w ten sposób, że jakiś warunek, który znamy, geometryczny na płaszczyznę, próbujemy zapisać w postaci równania. No więc jakie są geometryczne takie definicje płaszczyzny? No, jedną z takich, może podstawową nawet definicją płaszczyzny w przestrzeni jest taka obserwacja, że płaszczyzna jest wyznaczona przez trzy niewspółliniowe punkty. Prawda? To jest dowodem tego, jest, prawda, taka obserwacja, że stołek, który ma trzy nogi, nigdy się nie chwieje. Prawda? On zawsze te trzy punkty wyznaczają jedną płaszczyznę. Jeżeli dołożymy czwartą nogę, czyli mamy krzesło, no to wtedy, jeżeli te cztery, końce tych czterech nóg nie leżą na jednej płaszczyźnie, one mogą już nie leżeć na jednej płaszczyźnie i wtedy w zależności od tego, na których z trzech spośród czterech nóg krzesło się oprze, no to mamy takie bujanie. I to rzeczywiście, ta obserwacja, z kolei trzy punkty to są dwa wektory i to ta obserwacja prowadzi nas do tak zwanego równania płaszczyzny w postaci parametrycznej, ale o tym nie będziemy mówić. Będziemy mówić o trochę innym spostrzeżeniu, które zaprowadzi nas dokładnie do tego równania i w tym spostrzeżeniu pomoże nam ten rysunek. A mianowicie, powiedzmy, że mamy płaszczyznę i na tej płaszczyźnie, jeżeli wybierzemy jeden punkt, tutaj na przykład, to przez ten punkt przechodzi dokładnie jedna prostopadła do tej płaszczyzny. Prawda? Czyli punkt na płaszczyźnie wyznacza dokładnie jedną prostopadłą do tej płaszczyzny. Ale jest też odwrotnie, prawda? Jeżeli my mamy
prostą, tak jak jeżeli pomyślimy, że mamy tę prostą i na niej wybierzemy punkt, to jest dokładnie jedna płaszczyzna, która jest prostopadła do tej prostej i przechodzi przez ten punkt. Zresztą jak punkt jest poza prostą, to jest podobnie, ale skupmy się na punkcie na prostej. Czyli obserwacja jest taka, że prosta i punkt na niej prowadzi nas, wyznacza nam płaszczyznę. Płaszczyznę, która jest prostopadła do tej prostej. No i teraz warunek prostopadłości wiemy, że można zapisać przy pomocy iloczynu skalarnego i to nas dokładnie doprowadzi do tego równania prostej w postaci ogólnej. No więc może jeszcze taki mam tutaj lepszy rysunek. Wróćmy teraz do tego rysunku. Czyli tak. Czyli musimy mieć punkt, prawda? Czyli to jest mój punkt na płaszczyźnie, no czy też w ogóle punkt, prawda? Który będzie leżał potem na tej płaszczyźnie. Ale mam pewien punkt, nazwę go P0. I punkt P0 no ma współrzędne, powiedzmy, x0, y0, z0. No i mam jeszcze prostą, która przechodzi przez ten punkt P0. No ta prosta to jest wyznaczona przez swój wektor kierunkowy w gruncie rzeczy i punkt, tak? Czyli jak już mam punkt, to jeszcze muszę podać kierunek i może ten wektor kierunkowy prostej nazwę n, bo to będzie wektor no, zwykle normalny, my go nie będziemy uważać, żeby on miał, nie będziemy dbać o to, żeby miał długość 1, to będzie dowolny wektor kierunkowy tej prostej, czyli n, no to znowuż ten wektor n ma 3 współrzędne, nazwijmy je nx, ny i nz i to jest wektor niezerowy, czyli jego długość n, tak, czyli suma pierwiastek sumy kwadratów współrzędnych nie jest 0. Tak? Dobrze. I teraz chcemy napisać warunek, że punkty na płaszczyźnie to są dokładnie te punkty, teraz, prawda, to są te punkty w przestrzeni, które mają taką własność, że jak wybiorę ten punkt tutaj, połączę ten punkt z moim wybranym punktem P0, to tu muszę mieć kąt prosty. Prawda? To jest dokładnie, ta płaszczyzna to są dokładnie te punkty, które mają tę własność. Prawda? Że ten wektor, taki, który łączy punkt, dowolny punkt P na tej płaszczyźnie z moim punktem P0, jest prostopadły do wektora N. No dobrze, teraz ten punkt współrzędny tego wektora P0P, no to jest różnica współrzędnych punktu P i punktu P0. Czyli tak, punkt P to jest będzie dowolny mój punkt na płaszczyźnie. On ma współrzędne x, y, z. No i teraz co? Wektor P, P0P, warunek bycia na płaszczyźnie przez punkt P to jest taki warunek, że wektor P0P pomnożony skalarnie przez wektor n musi być 0, prawda? To jest warunek na to, aby punkt P leżał na płaszczyźnie właśnie przechodzącej przez punkt P0 i prostopadłej do mojej wybranej prostej zadanej przez wektor kierunkowy n. No to co? Co to jest P0P? Otóż wektor P0P, no to co? No to on jest różnicą tych wektorów wektorów położenia, prawda? Czyli mogę, jak już wybrałem układ współrzędnych, to wiem, że ten P, punkt P to jest taki wektor, czyli 0P, punkt P0 to jest coś takiego, prawda? Czyli współrzędne tego wektora to są współrzędne co końca minus początku, czyli tak X, Y, Z, x minus x0, y minus y0, czyli x minus x0, y minus y0, z minus z0, to jest ten, prawda? To jest ten wektor P0P, czyli ten wektor, który leży na tej płaszczyźnie i on jest prostopadły do n. Czyli napiszmy teraz warunek prostopadłości. No właśnie, czyli może napiszę teraz pionowo ten wektor, czyli x minus x0, y minus y0, z minus z0, ten wektor skalarnie przez wektor n, czyli nx, ny, nz, no że to ma być 0. No dobrze, no to wiemy, co to jest iloczyn skalarny, to jest suma iloczynów współrzędnych, czyli tutaj
Dobrze, czyli piszemy P0P razy N skalarnie to jest tak. X minus X0 razy NX plus Y minus Y0 razy NY plus Z minus Z0 razy NZ, no i to jest 0, tak? No dobrze, to teraz jak porównajmy to z tym naszym równaniem. Nasze równanie w ten wygląda, że tak, że AX plus BY plus TZ równe D. Aha, czyli te wyrazy, współczynniki przy X, Y, Z musimy wyłowić, a ten X0, ten punkt P0 jest dany, prawda? Czyli tak, to będzie, czyli przekształcam to, czyli mam tak NX razy X plus NY razy Y plus NZ razy Z. No i co mam jeszcze? Minus NX X0 minus NY Y0 minus NZ Z0 równe 0. Teraz przenosząc to wszystko na prawą stronę, mam następujące równanie. Może zużyję trochę koloru, żeby to odróżnić. No tak. NX, NY, NZ, NX razy X, NY razy Y, NZ razy Z równa się NX X0 plus NY Y0 plus NZ Z0 i tu jest plus. No i widzimy, że to jest nasze, prawda? To jest nasze A, to jest nasze B, a to jest nasze C. A to wszystko, to jest nasze D. Czyli rzeczywiście, prawda, ta geometryczna obserwacja, że punkt przeprosta i punkt wyznacza nam płaszczyznę, właśnie płaszczyznę prostopadłą do tej prostej przechodzącą przez dany punkt, no, dostajemy, pisząc ten warunek przy pomocy iloczynu skalarnego, dostajemy właśnie równanie prostej w takiej postaci, w postaci ogólnej, przepraszam, równanie płaszczyzny w postaci ogólnej. No i przy czym mamy jeszcze również tę interpretację, że te współczynniki A, B i C to jest nic innego jak współrzędne wektora prostopadłego do tej płaszczyzny, prawda? Nx, ny, nz. No jasne jest, że długość tego wektora jest dowolna, prawda? To musi być wektor kierunkowy tej prostej, on może być, możemy go wziąć taki, albo dłuższy, albo krótszy, prawda? I w ten sposób widać, że jest pewna dowolność doboru tych współczynników, tak? Że ta sama płaszczyzna może być opisana przez różne układy współczynników. No i z tą wiedzą zachęcam do naszkicowania tej płaszczyzny x plus y plus z równe 3.